co jeżeli będzie brzydka? O czym ja mam w ogóle z nią rozmawiać? No na Tinderze niby ta rozmowa się jakoś kleiła, no ale jak przychodzi co do czego, no to nagle tematów brakuje. Ciekawe, czy już jej koleżanki wiedzą, że się ze mną widzi. Nie, no na pewno wiedzą. Przecież one zawsze wszystko sobie mówią. Łukasz, na randkę idę dzisiaj. No więc nie dzwoń do mnie tak jak ostatnio w jej trakcie, czy było co? Dobrze, dam znać po wszystkim. Dobrze, nawet zadzwonię w środku nocy. Może ogolić by się wypadało. Aha, bokserki też w sumie nowe założę. Dobrze, że się na ten spacer zgodziła. Niech sobie dalej myśli, że jestem romantyczny, a nie biedny. Całe szczęście, że deszcz nie pada, bo cali przemoczeni byśmy byli. Gdzie ja mam te perfumy, co od swojej byłej na urodziny dostałem? Jak się mnie zapyta, która to moja randka z Tindera, no to powiem jej, że pierwsza, żeby na jakiegoś zdesperowanego typa nie wyjść. A jeżeli to ona jest zdesperowana i tylko dlatego dała mnie w prawo? W sumie to nie chce mi się iść. No ale może to ta jedyna. A, kiedyś to było prościej. Dziadek to babcie na jakiejś potańcówce wyrwał. Od razu chłop wiedział, co bierze, a nie musiał wybierać dziewczyny po jakichś przerobionych zdjęciach. A dobra, wezmę sobie jeszcze tylko prysznic przed wyjściem i zobaczymy, czy się losy dzisiaj do mnie uśmiechnie.